No hej, tu Kasia Zaręba. Dzisiaj ciężko to nazwać fryzurą. Dzisiaj tak, ponieważ robiłam trening na zewnątrz z Pinkiem, pobiegaliśmy sobie i robiłam właśnie w tym trening. Jakbym to ściągnęła teraz do filmu, to nie byłoby dobrze. Dzisiaj mamy znów ciekawy temat, czyli pogadamy sobie o tak zwanych zakwasach, czyli o DOMS-ach. Jest to opóźniona bolesność mięśni. I opinie na ten temat są różne. Opinie w sensie to, jak ludzie to odczuwają, ponieważ niektórzy to kochają wręcz. I ja należę do tych osób, która uwielbia sobie trochę pomarudzić. O, jak mnie to nogi bolą po takim dobrym treningu. Ja to po prostu uwielbiam, ale są też osoby, które tego nie cierpią, które chcą to zlikwidować za wszelką cenę, a są jeszcze osoby, do których ja nie należę, które uważają, że jeśli zakwasów nie ma, to znaczy, że trening był niedobry, nieporządny, nieskuteczny, że czegoś w tym treningu zabrakło i że zakwasy to jest wyznacznik dobrego treningu. Ja wam już tu od razu powiem, że zakwasy to nie jest wyznacznik dobrego treningu. Podczas treningu, tak jak już mówiłam wam nieraz, podczas dobrego treningu musimy czuć palenie w mięśniach. Jeśli chcemy, żeby te mięśnie się nam wzmocniły, jeśli chcemy te mięśnie rozbudować, jeśli chcemy włączyć to spalanie, o którym często mówię 24 godziny na dobę, żeby nasze tkanka tłuszczowa była spalona 24 godziny na dobę, wtedy potrzebujemy te mięśnie zbudować, oczywiście nie do jakichś gigantycznych rozmiarów, naturalnie też nie rozbudujemy ich do mega gigantycznych rozmiarów, także bez obaw, ale właśnie do tego potrzebujemy czuć palenie w mięśniach, także żeby mieć inne korzyści z naszej tkanki mięśniowej, na treningu potrzebujemy czuć palenie w mięśniach. O funkcjach mięśni, do czego one tam nam tak naprawdę są, mówiłam już w którymś z ostatnich filmów, być może na... w którymś z ostatnich filmów mówiłam i link do niego daję wam gdzieś tutaj, więc polecam wam sobie zobaczyć. Na treningu muszą nas mięśnie palić, najlepiej żeby to było już, powiedzmy, już od około 5. powtórzenia to palenie w mięśniach się zaczynało i do tego absolutnie nie potrzebujemy nie wiadomo jakich ciężarów. Nawet podczas zwykłych przysiadów, bez totalnie żadnego obciążenia, możemy taki efekt u siebie wywołać, jeśli tylko odpowiednio będziemy to ćwiczenie robić. Na przykład jeśli będziemy odpowiednio schodzić tym tyłkiem w dół, jeśli będziemy odpowiednio spinać pośladki, kiedy już się wyprostujemy. Takie treningi siłowe możemy też sobie robić z gumami i ślizgaczami, które pokazuję wam tutaj na kanale. Tych ćwiczeń jest tak naprawdę możliwość nieograniczona, tylko właśnie te ćwiczenia niewiele nam dadzą, jeśli tego palenia w mięśniach nie będzie. I palenie w mięśniach to jedno, a drugie to te tak zwane zakwasy, czyli DOMS-y, tak jak już powiedziałam albo i nie, jest to opóźniona bolesność mięśni i może się ona zaczynać około 12 godziny po treningu, a największy ból tych mięśni jest od 24 godziny do 70 godziny po treningu. Podczas tych treningów siłowych robimy sobie w mięśniach takie mikro uszkodzenia, lekko można powiedzieć nadrywamy tkanki i potem te tkanki nam się zabliźniają, przez co te mięśnie mogą być większe, mogą być silniejsze. Z zakwasami, tak jak już powiedzieliśmy, tą taką niezbyt prawidłową nazwą, ale potoczną, zazwyczaj jak ktoś po prostu powie zakwasy, to wszyscy wiedzą, co mamy na myśli. Są one kojarzone też z kwasem mlekowym, jednak musimy wiedzieć, że kwas mlekowy jest usuwany z naszych mięśni przez krew, która przez nie przepływa w 1-2 godziny po zakończonym treningu. Zakwasy nie są wyznacznikiem dobrego treningu. Po dobrym treningu mogą one być, ale nie muszą. I to właśnie, czy te zakwasy się pojawią, czy się nie pojawią, kiedy się pojawią, zależy od tego, tak od naszych predyspozycji tak naprawdę. Każdy organizm jest inny, każdy organizm reaguje inaczej. To na moim kanale powtarza się bardzo często, no bo taka jest prawda. Nie jesteśmy robocikami, które tak samo reagują na różne rzeczy. Także nasze takie predyspozycje, uwarunkowania, dieta ma na to olbrzymi wpływ, sam trening, jakie duże te uszkodzenia w naszych mięśniach żeśmy sami sobie zrobili. No i jeszcze dodatkowe rzeczy, takie na przykład jak rozciąganie, rolowanie, czy inne rzeczy, które robimy po zakończonym treningu, na przykład sauna, zimne, nawet nie zimne, naprzemienne prysznice, ale też na przykład morsowanie, to wszystko ma wpływ na naszą regenerację tak naprawdę. Dieta jest podstawą, trening jest bodźcem. O najlepszym białku na fajne ciałko mówiłam już w filmie, do którego link daję wam gdzieś tutaj, ale w uproszczeniu mogę wam powiedzieć, że bardzo ważne w naszej diecie jest dobre białko i też kreatynina. A kreatynina występuje w największych ilościach w rybach i w mięsach. I tutaj zrobiłam sobie taki mały spisik. Jakie są najlepsze, bo wiecie, jeśli chodzi o kreatyninę, można sobie kupić proszek, może to być suplement diety.
Jednak nie mogę Wam ogólnie tego polecić, bo wszystko zależy, jaka generalnie jest sytuacja, ale najbardziej polecam, żeby źródło kreatyniny było z pożywienia i najpierw skupmy się na tym, a potem jeszcze przejdziemy do proszku, czyli do monohydratu kreatyny, ale jeszcze chwilka. Najpierw źródła, powiem Wam takich 6 najlepszych źródeł, od tego źródła, które zawiera najwięcej kreatyniny, gram na kilogram, do tego, które zawiera nie tyle, że najmniej, ale to już będzie taka wartość, że jakbym podała Wam jeszcze kolejne, które zawierają jeszcze mniej, to były takie naprawdę śladowe ilości. Najpierw mamy śledzia, który zawiera od 6,6 do 9,5 gram na kilogram kreatyniny. Następnie wieprzowina 5,1 gram, wołowina i łosoś, one zawierają tyle samo, 4,4 gramy. Następnie tuńczyk 4 gramy i 5, dorsz 3,1 gram. Czyli najlepszym źródłem kreatyniny z pożywienia możemy powiedzieć, że jest śledź, następnie wieprzowina, wołowina, łosoś, tuńczyk, dorsz. Dobrze jest dostarczać sobie kreatyniny tak 5 gramów na dzień, jeśli jesteśmy sportowcami, jeśli naprawdę ostro trenujemy, a jeśli nie trenujemy aż tak dużo, 2,5-3 gramy na dzień, myślę, że spokojnie nam wystarczą. No i tutaj warto też powiedzieć, że kreatynina jest dość szybko usuwana z naszego organizmu. A jeśli chodzi o suplementy, jeśli dodatkowo chcielibyśmy się wspomóc proszkiem, monohydratem kreatyny, no to wtedy mamy dwie takie opcje. Możemy sobie po pierwsze zrobić ładowanie, czyli przez 5 dni bierzemy sobie po 20 gram na dzień. No i potem przechodzimy sobie w takie podtrzymanie i wtedy już przechodzimy do tego stosowania 5 gram na dzień. Jeszcze raz powiesz gram zamiast gramów. Ja po prostu wezmę i czasnę tym komputerem. Ale ja tego nie polecałabym takim osobom, które też trenują na przykład tak jak ja. Ja, jak wiecie, trenuję 3 do 4 razy w tygodniu, czasami jest to po prostu co drugi dzień i wtedy te treningi są trochę słabsze. Ja nie szaleję za bardzo, jak wiecie. Ja robię po prostu trening taki jak trzeba i tyle dla zdrowia, nie jestem jakąś kulturystką. Dla tych, którzy są na takim samym poziomie jak ja, albo jeszcze mniej uwagi do tego przywiązują, to nie polecam robić tego ładowania, szczerze mówiąc. Można sobie zrobić ewentualnie tak, że bierzemy, po prostu startujemy z tą kreatyną 5 gram. Brak słów. Na dzień i tyle, ale tak jak mówię, ja bym Wam polecała, oprócz dobrego mięska, jeść sobie na przykład 2,5 grama na dzień i to w zupełności Wam wystarczy, więcej naprawdę bym Wam nie polecała, ale wiecie, to jest taka uwaga ogólna, każdy też jest różny, każdy jest inny i to należy naprawdę dopasować do siebie i mieć na względzie też, ile tej kreatyniny jest w jedzeniu. O kreatyninie powiedziałam dlatego, że ona też pomaga, jeśli chodzi o domsy, jeśli chodzi o zakwasy, pomaga generalnie się lepiej regenerować, pomaga się budować i też można zauważyć, że jak ktoś je po prostu więcej ryb i mięsa, nawet nie jajka, no to wiadomo, też jest ekstra białko, ale jak ktoś je więcej mięsa, więcej ryb, szczególnie tych, o których powiedziałam na początku, śledź, wieprzowina, wołowina, łosoś, tuńczyk, dorsz, no to wtedy jest też zauważalne to, że może robić tych treningów więcej, mogą one być tak naprawdę intensywniejsze i nawet podczas treningu czuć, że jesteśmy w stanie zrobić więcej, dlatego że to są po pierwsze dobre źródła białka, po drugie dobre źródła tłuszczów, no i po trzecie jest tam jeszcze ta kreatynina, także jest to taki naprawdę fajny komplet. I też często się pytacie, czy ja jakieś super posiłki przed treningiem, po treningu, czy coś takiego stosuję. Nie, dla mnie jest najważniejsze to, co jem w ciągu doby i nawet mogę Wam powiedzieć, że ja zazwyczaj w dni treningowe jem mniej, bo po prostu mam mniej czasu na jedzenie i nic totalnie się nie dzieje, nie wpływa to totalnie na mnie źle. Co innego byłoby oczywiście, gdybyście przygotowali się do jakichś zawodów, byście byli jakimiś bikiniarami, kulturystami i tak dalej, wtedy wiadomo, że każdy najmniejszy szczegół ma znaczenie, ale tak ogólnie, no to wiecie, ja mam do tego wszystkiego takie dość luźne podejście, robię to po prostu dla zdrowia i nie chcę się stresować pierdołami. Jak chcemy, żeby te zakwasy były mniejsze po treningu, żeby nasze możliwości też były większe na treningach, no to jak zwykle polecam Wam się rozciągać. Film z rozciąganiem też daję Wam tutaj gdzieś w kartach, już nagrywałam i zawsze Wam mówię o tym, mam nadzieję, że po treningu warto rozciągnąć całe ciało, nawet te partie, które akurat nie były trenowane, chociaż te partie, które akurat na tym treningu były trenowane, no to jest must have. Przede wszystkim jak trenowaliśmy na przykład dół, czyli będą to pośladki, nogi i brzuch, no to wtedy rozciągamy brzuch,
plecy też, no i nogi. Ja zawsze polecam rozciągać się także przed treningiem. Jak widzieliście nieraz na moich filmach, robię rozciąganie sobie takie dość dynamiczne, z wykopami i statyczne. Oczywiście najpierw zaczynamy od takiego statycznego. Na przykład siadamy sobie... Nie będę tego teraz opisywać. Możecie zobaczyć na moich filmach, jak wygląda rozciąganie i kapiecie się, które to jest statyczne, to jest to, gdzie po prostu na spokojnie wszystko, a to rozciąganie dynamiczne to są na przykład jakieś wykopy czy pogłębienia, pulsowania. Ja to preferuję, ja uwielbiam pulsować, rozciągnęłam się dzięki temu porządnie i nie mam żadnych kontuzji. Tylko jak zwykle wszystko robimy z głową. Takie szybkie rozciąganie i statyczne, i dynamiczne zawsze robię przed treningiem, a po treningu robię rozciąganie takie długotrwałe, już raczej tylko i wyłącznie statyczne. Czyli już wtedy na przykład sobie przechodzę do szpagatu i dłużej po prostu przytrzymuję ten ruch. Rozciągamy się więc. Dodatkowo możemy sobie zrobić coś, co świetnie wpłynie na nasze, nie tylko na te domsy, ale świetnie wpłynie też na naszą odporność, na samopoczucie, generalnie na zdrowie, ale też jak macie problemy z krążeniem, z celulitami, to to też będzie świetna opcja, czyli naprzemienne prysznice. Jest to bardzo prosta sprawa. Wchodzimy sobie pod prysznic. Ja zaczynam zawsze od letniej wody, potem nastawiam sobie dość ciepłą, taką, żeby mi było naprawdę mega ciepło i potem przechodzę sobie na zimną. I to jest jedna seria. Ciepło, zimno to jest jedna seria. No i jedna taka seria u mnie trwa 20 sekund, może nawet nie zawsze, może nawet 15. Zależy, ja tego też nie robię z zegarkiem w ręku, tylko tak na wyczucie. I co seria staram się, żeby przekręcać ten kurek na zimniejszą wodę, aż do momentu, kiedy już dalej kurka nie będę mogła przekręcić, czyli kiedy limit na zimną wodę, że tak powiem, mi się skończy. Możliwości pod prysznicem mi się skończą, bo woda nie będzie mogła być zimniejsza. I tak sobie jeszcze robię kilka razy, kilka tych serii, jak już dojdę do tego momentu, że ta woda jest najzimniejsza. No i kończę, jak powiedzmy, że mam już tą ostatnią serię, czyli było ciepłe i zimne, potem sobie nastawiam na taką letnią, trochę się leję tą letnią wodą. Dziwnie to zabrzmiało. Trochę siedzę pod tą letnią wodą, no i wtedy wychodzę i nie dość, że możemy poczuć taki mega przypływ endorfinowy. Ja to stosuję albo rano, albo wieczorem, zależy tam jak mi się chce. Stosuję to co drugi dzień, nie codziennie. Bardzo fajnie się ujędrnia skóra. Często też robię tak, że nastawiam prysznic że tak mocniej ta woda bije i wtedy sobie jeżdżę nawet na przykład po nogach i bardzo fajnie też możemy zauważyć, jak uodparniamy się na tą zimną wodę. Morsowanie też jest świetne, jeśli macie okazję wskoczyć do takiej zimnej wody, film o morsowaniu też Wam nagrałam, nie wiem czy tu będzie można zamieścić w karcie, Jezu, widzę, że bateria mi się kończy, jak coś to dam Wam ten film z morsowaniem w opisie pod filmem. Rolowanie po treningach i generalnie masaże może dać Wam super efekty, tak samo sauna i to wszystko jest nie tylko na domsy, ale także na zdrowie, a także, jak już powiedziałam, dieta, tak żeby makro było odpowiednie, żeby było jak najmniej syfiastego jedzenia, wtedy poprawiamy tą regenerację organizmu, nasz organizm jest w stanie zrobić więcej i te skutki uboczne będą zminimalizowane. Są też takie metody jak środki przeciwbólowe, ale to Wam odradzam, ponieważ domsy jednak jest to taki ból, z którym jesteś w stanie zrobić wszystko, jak siadasz na kibel, jak wychodzisz po schodach, cokolwiek, możesz sobie trochę ponarzekać, ale miej w głowie to, że to jest po prostu po treningu, że to jest taki efekt uboczny, chwilowy, że to minie i miej świadomość, że coś w Twoich mięśniach się dzieje. Także środków przeciwbólowych, tabletek, wszelakiej chemii na to nie polecam, a wręcz odradzam. Jeśli to tylko możliwe, stosujmy naturalne metody. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy należycie do tej grupy, że kochacie zakwasy, czy należycie do tej grupy, że nienawidzicie zakwasów i chcecie się ich za wszelką cenę pozbyć, czy jesteście tak po środku i w sumie to Wam wszystko jedno. Bo ja, tak jak już powiedziałam na początku, zakwasy kocham, chociaż nie mam ich jakichś dużych. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a interesuje Was tematyka fit, zdrowia, dobrego samopoczucia, interesują Was filmy, które tutaj zamieszczam, zachęcam do subskrypcji. Jeśli chcecie dostawać powiadomienia o moich filmach, jeśli nie chcecie, żeby YouTube je przed Wami chował, zachęcam do zostawienia jakiegokolwiek komentarza, na przykład niebieska chustka, tylko po to, żeby YouTube wiedział, że jesteście zainteresowani, że jesteście aktywni i żeby nie ukrywał przed Wami moich filmów. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do mnie, zadawajcie
w komentarzu. Jeśli chcecie, żebym nagrała film w jakiejś konkretnej tematyce, która Was interesuje, też dajcie znać w komentarzu. Zapraszam na moje profile instagramowe, facebookowe, po więcej takich krótkich, szybkich informacji do wdrożenia w życie, po więcej motywacji. W relacjach na Instagramie dzieje się ostatnio bardzo dużo, jest ciekawie i mam nadzieję, że wartościowo. Zapraszam też na naszą grupę na Facebooku Drużyna w Kondycji i na moją stronę wkondycji.pl albo jestforma.pl, gdzie możecie sobie znaleźć fajne rzeczy, na przykład taką bluzę, którą dzisiaj mam na sobie. Motywującą. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Pa, pa.